Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rankingu platform Smart Contract i zdecentralizowanych aplikacji, w którym to przyjrzymy się, w jaki sposób omawiane w rankingu platformy podchodzą do zagadnienia oracles, zagadnienia wyroczni, czyli pobierania danych ze świata zewnętrznego, ze świata poza blockchainowego. Dane te będą oczywiście umożliwiały i będą mogły być wykorzystywane w smart kontraktach. Także przyjrzyjmy się temu, co te projekty mają w tym zakresie do zaoferowania. Jest to czwarty odcinek z serii tego rankingu Off-Chain Oracles wyrocznie. Parę słów wstępu, może dlaczego uważam to za istotne zagadnienie. Oracles, tak jak wcześniej wspomniałem, odpowiadają zarówno za dostarczenie danych do smart kontraktu, jak i również zweryfikowanie poprawności tych danych. Także smart kontrakty według mnie w obecnej formie, o czym zaraz się też przekonacie w tym rankingu, bez raczej możliwości pobierania danych ze świata zewnętrznego, są nie do końca funkcjonalne i moim zdaniem z tego właśnie wynika dosyć mała adopcja i małe zastosowanie obecnie smart kontraktów, ponieważ nie mamy jeszcze takich gotowych rozwiązań, a raczej te rozwiązania, które są, nie są na tyle popularne i właśnie smart kontrakty nie mają na jakich danych operować, nie mają skąd ich brać, a operowanie jedynie na tym, co jest na blockchainie, na chwilę obecną jest niewystarczające z tego względu, że sama technologia blockchain dopiero się rozpędza. Także posługując się analogią, do czego są tak naprawdę oracles i jak to się ma w kontekście smart kontraktów, wyobraźmy sobie, że możemy wyjść z domu na podwórko, jednak nikt, i jak i sami my, nie możemy wyjść poza to podwórko, nikt nam nie może nic przynieść, my nic nie możemy poza podwórko nasze wynieść. I tak samo jest w świecie smart kontraktów bez właśnie wyroczni, bez oracles. One funkcjonują, mogą operować na danych znajdujących się na blockchainie, jednak wszelkiego rodzaju dane pochodzące spoza blockchainu, pochodzące na przykład z serwisów obecnie ogólnodostępnych, nie mogą być wprowadzone i nie mają jak być zweryfikowane. Tutaj posłużę się takim jeszcze jednym przykładem, żeby to było, mam nadzieję, w pełni zrozumiane. Wyobraźmy sobie, że mamy smart kontrakt, który do swojego działania, do weryfikacji pewnych założeń, do wydania rezultatu, potrzebuje aktualnie panującej temperatury w danym na przykład mieście. I tutaj ta temperatura powinna być pobrana zarówno poprzez na przykład API zewnętrzne jakiegoś serwisu pokazującego nam pogodę, czyli łączymy się ze smart kontraktu poprzez to API, czyli Application Protocol Interface, interfejsy, które umożliwiają wykorzystanie poszczególnych funkcji serwisu przez inne aplikacje. Także łączymy się z tego smart kontraktu do takiego serwisu pogodowego, pobieramy temperaturę dla danego miasta, a następnie na przykład prosimy o udzielenie takiej odpowiedzi osoby, które na terenie danego miasta znajdują się bądź mieszkają. I w tym momencie mamy dane pochodzące zarówno z automatu, czyli z innego programu, jak i mamy dane pochodzące od ludzi, którzy po prostu podają konkretne wartości. I właśnie zadaniem wyrocznie, zadaniem Oracles jest po pierwsze zweryfikowanie, czy te źródła są odpowiednie do tego typu operacji, czy dane przez nich podane do smart kontraktu odpowiadają prawdzie. Również czasami Oracles wyrocznie nagradzają w ten sposób dane źródła danych poprzez na przykład wydanie konkretnego tokenu. I w tym momencie ten nasz smart kontrakt otrzymuje konkretną, wyestymowaną wartość pochodzącą właśnie z kilku źródeł i na podstawie tej wartości może przeprowadzać dalsze operacje, które w tym smart kontrakcie zostały zaprogramowane. Także jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub coś tutaj w kwestii wyroczni nie zostało przeze mnie
dokładnie omówione lub mało obrazowo. Proszę o taką informację w komentarzu, będziemy dalej wyjaśniać te kwestie. Jeszcze jedna kwestia odnośnie samego rankingu. Pominąłem tutaj taki serwis jak na przykład Chainlink, który właśnie jest implementacją wyroczni. Jest on na tyle uniwersalnym rozwiązaniem, że pozwala tworzyć tak zwane external adapters, czyli zewnętrzne adaptery. I tak naprawdę każdy projekt może taki zewnętrzny adapter wymagany przez Chainlink zaimplementować, który będzie swego rodzaju interfejsem pomiędzy właśnie smart kontraktem poprzez Chainlink do na przykład świata zewnętrznego. Także mniej więcej tak działa Chainlink i podobnie działa jeszcze kilka innych projektów kryptowalutowych, które właśnie znajdują się na liście CoinMarketCap czy CoinPaprika. W tym rankingu obsługę tych serwisów pominąłem, skupiłem się jedynie na implementacji wewnętrznej, czyli wewnątrzprojektowej danej platformy lub na implementacji zewnętrznej realizowanej przez zewnętrzny serwis, de facto nie będący stricte projektem kryptowalutowym. Także zobaczmy, jak ten ranking wygląda. Przede wszystkim Ethereum ma minimum 3 zewnętrzne mechanizmy implementujące właśnie funkcjonalność wyroczni. EOS ma 2 takie zewnętrzne mechanizmy, które również pozwalają na realizację tej funkcjonalności. Cardano niestety czegoś takiego nie posiada. Tutaj oczywiście według mnie wynika to z wczesnego etapu rozwoju tego projektu. Tron posiada, co ciekawe, Tron posiada wewnętrzną implementację mechanizmów wyroczni, także według mnie to jest plus tej platformy z tego względu, iż nie zależy ona od innych zewnętrznych dostawców, tylko ma po prostu własną implementację. Oczywiście wiadomo, że outsourcing sieci IT jest bardzo mocny i oczywiście przydatny, nie jestem tutaj przeciwnikiem outsourcingu, jednak zawsze mieć lepiej jakąś choćby minimalną implementację danego rozwiązania po swojej stronie, a jednocześnie nie blokować się na realizację różnych funkcjonalności właśnie realizowane przez zewnętrzne serwisy. System, platforma Neo takiego mechanizmu nie posiada, nie posiada również, nie ma wsparcia przez zewnętrzne serwisy. Tutaj postawiłem gwiazdkę z tego względu, że w planowanej wydaniu wersji 3.0 platformy Neo ta platforma posiadać również wbudowane rozwiązanie, tak jak obecnie to posiada Tron. Także bardzo ciekawa i dobra informacja dla fanów tej platformy. Oczywiście o ile te wszystkie założenia, które są wymienione jako właśnie roadmap dla wersji 3.0 zostaną zaimplementowane. Platforma NEM nie posiada takiego mechanizmu. Tutaj natomiast też pozwoliłem sobie dać gwiazdkę. I żeby wam wyjaśnić dlaczego, powiem tak, NEM działa w oparciu o właśnie API, czyli te zewnętrzne interfejsy umożliwiające wykorzystanie funkcjonalności platformy NEM we własnych projektach. Z tego względu tutaj podejście do smart kontraktów jest trochę inne, one nie są utrzymywane na blockchainie platformy, one są trzymane na zewnątrz blockchainu. Także te dane mogą być oczywiście pobierane, mogą być dodawane do smart kontraktu, który jednak i tak nie jest na blockchainie przechowywany. System Tezos na chwilę obecną również nie posiada mechanizmu wyroczni. Jeśli chodzi o źródła, którymi się kierowałem tutaj przedstawiając wam te dane, są one tradycyjnie wymienione na jednym z ostatnich slajdów zatytułowanym źródła. I przejdźmy do rankingu. Tutaj podzieliłem to na wewnętrzne i zewnętrzne realizacje funkcjonalności wyroczni. I tak jak wcześniej wspomniałem, według mnie istotne jest, by choćby jakaś minimalna funkcjonalność w tym zakresie była realizowana wewnętrznie, dlatego Tron zajmuje tutaj pierwsze miejsce. Następnie są projekty Ethereum i EOS, które mają taką możliwość poprzez współpracę z zewnętrznymi serwisami. I trzecie miejsce zajmują projekty Cardano, Neo, NEM i Tezos. Z tego względu, że nie mają oni
ani zewnętrznego, ani wewnętrznego właśnie sposobu na zarówno weryfikację, jak i wprowadzanie danych do smart kontraktu. Przypomnę jeszcze raz, że oczywiście ten ranking jest tutaj prowadzony jedynie w kontekście wyroczni, w kontekście Oracle. Nie jest to wynik całościowy dla wszystkich platform. Poszczególne właśnie miejsca były przedstawiane we wcześniejszych wskaźnikach i będą prezentowane przeze mnie również w kolejnych odcinkach omawiających konkretne inne wskaźniki. Także polecam każdemu oczywiście przemyśleć tę kwestię. Jeszcze raz wspomnę, jeśli coś tutaj przeze mnie nie zostało odpowiednio wyjaśnione, proszę o informacje w komentarzach. Zalecam Wam, żeby sobie właśnie przeanalizować, jakie jest Wasze zdanie na temat wyroczni i na temat właśnie tego typu funkcjonalności w kontekście platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, na ile to jest dla Was istotne, na ile to jest dla Was ważne i oczywiście na ile to jest istotne dla całej platformy, a kolejno na ile to jest istotne, aby właśnie podjąć decyzję inwestycyjną związaną z tym kolejnym projektem. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas na wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do śledzenia rankingu, jak i pozostałych analiz i odcinków na moim kanale. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do pozostawienia ich w komentarzach. Dziękuję, cześć.